No to halo, dzień dobry, witam w sobotnim odcinku Rizena 3, w którym to no, pozwiedzamy sobie jeszcze te namorzyny. Oczywiście komentarzy nie czytałem, więc nie krzyczcie, jeżeli czegoś tutaj ciekawego nie zrobię, ważnego powiedzmy, ale myślę, że może sam też ogarnę. Na pewno będzie troszeczkę zabijania, tu już widzę jakąś pierwszą fajną skrzynkę. O cholera, zdążył, pierdzielony. Myślę, że tutaj będzie dużo walki, raczej mało rozmowy, bo ewentualni żołnierze mogli przeżyć. Tu jest tylko jeden gościu. Albo nie, bo może jest tak, że tam były dwa groby, ich było trzech i tego po prostu ostatniego już nie miał kto pochować, bo pochował jednego, znaczy we dwóch pochowali jednego, potem... Kurde. Potem... Będziesz mnie leczyć? Potem on sam pochował tego drugiego, co umarł i teraz, kurczę, już nie ma go kto pochować. Może to było w tym sensie rzeczywiście. Dobra, co jest tutaj w tej skrzyni? Kurde, kliknęło mi się prawym. Fajne, że pod prawym jest ogólnie cofanie, bo to dobrze działa w ekwipunku, ale tutaj nie musiałoby być. Dobra, wino, pochodnia, naboje, pięknie. Znaczy tak naprawdę to ciulnia, ale dobra. Jakiś golem, niech będzie. O, jeszcze nie, zanim co? To piekielny ogar. Golem się jeszcze nie zczaił, więc nie wiem, czy tu cokolwiek będzie takiego do zrobienia. Ja tutaj bym teoretycznie nie musiał iść, bo nie mam na to żadnego zadania. Jedynie co, to był skarb do wykopania i teraz chodzę tutaj z własnej ciekawości bardziej. Co tutaj, gdzie można znaleźć? Przypłynęliśmy, tu jest statek, przypłynęliśmy tu i przeszedłem tak. Tędy gdzieś, tutaj nie wszędzie może byłem, ale no załóżmy, że pójdę tu i tak i tu. Niekoniecznie będzie tu też jakieś, powiedzmy, miejsce teleportacyjne, ale jakoś sobie tutaj połazimy. Może odcinek nie będzie jakiś taki bardzo długi, sobotni. On powinien teoretycznie wchodzić po live'ie, który był wcześniej, teraz. Trzeba to przewidzieć. Ale w sumie to nie ma też żadnego znaczenia. Co by wam tutaj poopowiadać? No, skoro jest dużo walki, jakieś łażenie, to przydałoby mieć na przykład jakąś historię. No jedyna moja jest taka w tym momencie, że byłem sobie na mieście, bo musiałem parę spraw załatwić wcześniej i po prostu jechałem sobie za gościem, który jechał, nie pamiętam dokładnego modelu samochodu, w sumie to nie jest za bardzo ważne. Ważne, że był po prostu jakby jeepem, takim autem, wiecie, większym, które raczej sobie w terenie powinno na przykład poradzić. Wow, ale mu łapę wywaliło. O, posąg małpy, w sumie może tutaj jest coś ciekawego. No więc ten jeep, załóżmy, nazwijmy to roboczo jeepem. Gość sobie jedzie jeepem, jedzie przede mną. I są takie odcinki u nas w pewnym miejscu, właściwie jeden odcinek. Tutaj jakieś ziomki są, dobra, do zabijania. No gdzie po prostu są takie lekkie roboty drogowe. Droga jest nierówna, gdzieś tam dziury w drogach, żeby tam jakąś, coś tam kopią. No wiadomo, jak to jest zazwyczaj przy takiego typu robocie. I wiadomo, no ja sobie jadę za nim normalnym autem, który jest, no teoretycznie to jest taki sedan, limuzyna, coś takiego, nieważne. O kurde, to jest Mac, trzeba by go najpierw chyba załatwić. Zaczęli się cofać, ciekawe. Lecz mnie. Dobrze, pięknie. Kurde, zmienia mi te targety tak szybko, że nie wiem, co się dzieje. No i o co chodzi po prostu? Gość masakrycznie zwalniał, próbował omijać te dołki, no nie dało się tego za... Okej. Jeżeli przeciwnik jest dla ciebie za mocny, możesz wrócić do niego później, dziękuję. Dobry deal, dobra, tutaj podpowiedź. Nie wiem, no myślałem, że... nie wiedziałem, że taki... Ej, strasznie silny... O, czekolada. Strasznie silny, ja? Mega. No nic, próbował omijać te dziury, ja nie rozumiem. Bo ja zanim jechałem normalnie prosto i praktycznie tego nie było czuć, no troszeczkę, ale kurczę, auto ma amortyzatory i trzeba też je czasem ćwiczyć, nie tak kurczę, żeby tylko jeździć po gładkim, ale też nie mówię, że ma jeździć po dziurach czy coś, ale to były takie normalne dołeczki, tam zamiast drogi po prostu przez chwilę była ziemia. Gość zwalniał, masakrycznie omijał, to był gość, nie kobieta, nie mówię, że kobiety jeżdżą gorzej, ale często się mówi, że kobiety są bardziej takie, powiedzmy, ostrożne i bardziej próbują... No nie wiem, boją się, niech, może boją, no wiecie, żeby na przykład się coś nie zepsuło. Ale gościu zwykły jechał tym autem i gość nie wiedział, jak się jeździ. Nie rozumiem, potem w ogóle był skręt w lewo, gdzie... Ej, gość sobie przezwał szkielety na stówę. Nie było tego tu. Nie wiem, co się stało, dobra, nieważne. Kostu, weź go już zabij, się tak męczy z tym sługusem. Myk. Ten fajnie czeka w kolejce. Ale jest za nich chwała normalnie, no ale to jest raczej, nie wiem, przyzwany szkielet, czy ja tutaj gdzieś zawędrowałem, nie wiadomo w jakie odmęty. No i potem jest zakręt normalny, znaczy zakręt, nie dało się jechać, what the fuck.
Oni się tu tworzą? Nie, tam są szkielety normalnie, dobra, to nie były chyba stworzone. Jest normalny skręt w lewo, także nie da się jechać prosto, kiedyś tam była droga, znaczy kiedyś. Ja normalnie jest tam droga, tylko że no teraz się nie da przejechać, bo są tam roboty większe, tam bardziej rozkopali i po prostu jest... Musisz jechać w lewo i tyle. No i na przykład ktoś włącza tam kierunkowskaz. Ten gość, ten sam gościu też tak nie wiedział co robić, kurczę, czy wjechać w tę barykadę, czy co. W ostatniej chwili zahamował najpierw, potem włączył kierunkowskaz, to też nie jest dobre. Pamiętajcie, żeby zawsze włączać kierunkowskaz najpierw. Wtedy ten, kto jest za wami, już wie, że coś się święci. Więc sam zacznie hamować i wtedy wy dopiero zaczynacie hamować, bo jeżeli wy najpierw zaczniecie hamować, to on nagle widzi to światło i musi zareagować, jest troszeczkę wolniejsza reakcja. A jak włączycie kierunkowskaz odpowiednio wcześniej, to już gość wcześniej ma nogę na hamulcu, ewentualnie jest przygotowany. Także to jest bardzo ważne. I nie byłoby nic złego w sumie w włączaniu kierunkowskazu, no nawet tam, gdzie nie do końca trzeba. Lepiej tak, niż nie włączać tam, gdzie trzeba. Ale swoją drogą napiszcie w komentarzach, czy na przykład należycie do ludzi, którzy włączają kierunkowskaz wjeżdżając na rondo, bo zjeżdżając to oczywiście wiadomo, ale niektórzy trzymają kierunkowskaz w lewo, jak jadą na rondzie. Uuu, tam jest coś fajnego. Tam jest pan boss, który chyba z daleka jakoś się zczaił. Niekoniecznie. Dobra. To może być dobra walka. O, dobra. Fajnie, fajnie. Zarąbmy sobie tego ogara najpierw. Żeby tamten nam się tutaj nie przyczepił. Ale kurde, go zjechaliśmy. Kostu. Kurde, piona. Piona. Myk. Dobra, idę po niego. Chodź. To może być ciężkie. Cień władca szaleństwa. No dobra, nie jest taki zły na razie. Okej, większość życia mi wziął. Teraz będę musiał trochę pounikać. Okej. Nieźle, nieźle idzie. Myślę, że sobie z nim damy radę jakoś. O! Nie wiem, czy on się chyba chciał leczyć, czy coś, ale mu... Nie! Dobrze, dobrze. O kurde! Dobra, przekiwatek się uleczyłem normalnie, bo już chcę go dobić. 440 i ogólnie 220 jeszcze. Co ty miałeś w sobie? Surowo czarne serce. No może to być bardzo ważna rzecz. Berło cienia. Zobaczmy, czy ja to mogę na przykład założyć i się tym bić. No wątpię, ale chcę sprawdzić. Berło. Nie. To jest po prostu jako taki zwykły przedmiot. Czyli co? Pokonalibyśmy bossa tej wyspy i to by było na tyle? Czy jeszcze jest tutaj po co chodzić i szukać? Tu widzę, że tędy miałem iść, a poszedłem jednak tutaj. I tu jakieś trupy są jeszcze kolejne. Żołnierz. Pierścień runiczny. I rum. Pierścień runiczny brzmi bardzo, bardzo ciekawie. Twardziel, magia, run i alchemia. Złote usta zastraszane. To oczywiście do gadania lepiej zakładać, a to przy okazji walki daje nam zawsze to do jakiegoś tam twardziela. Tu bym sobie wskoczył. Dobra, przejdziemy górą w takim razie dokładnie odwrotnie. No więc taka tutaj krótka historia, powiedzmy, z życia wzięta. No, może to jest tak, może fajnie by było je częściej opowiadać, ale też nie zawsze jest co, a nie chce mi się ich wymyślać na siłę, że niby coś się wydarzyło. No nie, to są zwykłe te... Myk. O! Dobra. Bloody Shadows. Mam już 5000? Mam. Dobra, chciałem sobie... Tu nawet mogę, bo mam 6. Ale nie, chciałem sobie zrobić tę zręczność na wyższy poziom. 60 to już jest coś. Czasem jak się kogoś ukradało, to chyba było 60. No, więc takie sobie historie. Także piszcie w komentarzach, czy skręcacie na tych rondach, znaczy czy włączacie kierunkowskazy na rondach. To jest w ogóle dziwne. Ja rozumiem, na przykład czasem się... Można by to było rozdzielać, można by to było brać na logikę. Na przykład jedziesz w nocy ulicą i gdzieś tam sobie skręcasz w inną uliczkę, która też jest pusta, gdzieś w prawo załóżmy, no i tam no nie dasz tego kierunkowskazu, to się chyba nic takiego nie stanie. Ale... No ale jednak... Albo na przykład jest takie coś, takie drogi są, gdzie mamy jakby skręt w prawo i też w lewo, ale w prawo to jest główna, to tak naprawdę tam nie powinniśmy, znaczy nie powinniśmy, tylko nie musimy dawać kierunkowskazu. Jednak niektórzy dają. Ale z drugiej strony czasem jest taka sytuacja, że trzeba. Ej, jest tu jakiś gościu.
ktoś tu żyje. Ciężko mi to zobrazować teraz, to w sumie załóżmy, że tego tematu teraz nie poruszyłem, bo musiałbym wam rozrysować, może na live'y kiedyś rozrysujemy w pamięci skrzyżowania i będziemy mówić co, jak trzeba, gdzie jeździć. No need to wet yourself. I didn't mean it like that. I'm Rusko, the man who is gonna make you rich. Our encounter is a sign. The dead wanted it this way, believe me. The dead speak to you? Yeah, it's my old man, if you must know. He was a big deal among the pirates once. And now he's blathering non-stop in my dreams. He told me that someone would come and help me. And that person is you. Nie boisz się cieni? To już prawie nikogo nie ma, ale mniejsza. Are you of the shadows? Nope. I'm betting on my good luck. Besides, I'll be able to afford an entire army soon. I'd like to see which creature dares approach me then. And at the moment, you're here. Who else could pose a threat to us? O co chodzi w ogóle? You wanna make me rich? How's that supposed to work? I'll share my treasure with you. Easy as that. All you need to do is help me find it. I tell you, there are at least 5,000 gold coins in it for you. Gdzie jest haczyk? What's the catch? No catch. I'm not one of them crooks of the Inquisition. Their dealings stink to high heaven, but this one is genuine. You got my word for it, on my honor. So, how about it? Can I count you in or not? Dobra, ale to jest jakaś podpucha według mnie. Finally, my dreams are coming true. We'll be bathing in gold soon. No dobrze, to brzmi, nie, ale on tak mówi dziwnie. Yeah, yeah. Good. Make sure none of those. Let's go. So, okay. What are you gonna buy first? I think I'll buy myself a sumptuous residence first, and the title of governor. And of course, a governor needs his own battleship, lots of big guns. No chodź, nie gadaj. To mógłbym przejść tędy i wtedy dopiero się z tamtym gościem zmierzyć później. A tak to już jesteśmy po wszystkim. I gdzie ty mnie prowadzisz w takim razie tego skarbu? A ta wieża też w sumie nie wiem jak się tam wchodzi. Może to by było jakieś ważne. No strzelaj. Kurde, się ustawiłeś za daleko. Nie strzelisz krytyka. Wow. A się uwziął na mnie. Weź kurde, bij kostucha czy coś. Takie combo mu robimy, a on kurde żyje dalej. No i myk. Dobra, też 440, a dużo łatwiejsze. Tylko tam jeszcze było doświadczenie za jakby zrobione teoretycznie zadanie. Ale dziwi mnie, że dużo silniejszy gościu i tam nie było na przykład 1000 chwały za niego, bo to taki boss. Tylko tyle, co za zwykłego golema. A ten drugi nie widzi? Myk? Dobrze. Ten jakby silniejszy. O, halo. Jezu, nie widziałem cię. No oni się nie bronią, to jest najlepsze w tych magach, że kurczę. Okej, no czasem się uda zrobić unik, widzę, ale ogólnie to... O, pięknie. Nie jest tak źle. No, jeszcze ty. Elegancko. No i tak, znowu to. Czemu podcinasz gardło, a potem mu jeszcze wbijasz w Boga, jak on już nie żyje. Znaczy, nieważne. Dobra, tędy. Trzeba stąd wyjść jak najszybciej, bo kolejny odcinek w takim filtrze, to nie jest dobra sprawa. No, gdzie ty idziesz? Here we are. I can't see any treasure. Of course you can't. It'll be buried. Here, take this map. This you'll also need a shovel. You can have. And when you find the treasure. No dobra, rozumiem. Mam mapę teraz, to spoko. Tylko, to jest jakaś podpucha dalej mi się wydaje. Aha, tutaj. Okej, i dalej nie wiem, no tak, no bo nie czytałem komentarzy, co tutaj jest za skarb gdzieś w tym miejscu. Ciekawe. On mnie tu zaraz zabije, to jest podpucha. Czekajcie, spróbuję z nim pogadać najpierw. Nie, okej, czyli się nie da. Kostu, co o tym myślisz? O, to zaraz z nim pogadam o czarnym sercu, rzeczywiście go znaleźliśmy.
Je. Animacja kopania, animacja picia. Dalej mi tu coś nie pasi. Jeszcze raz zapiszę. I wybuchnie. Zarzewiały widelec. No i co? The only thing in the treasure chest was a rusty fork. A rusty fork? Let me see it. Damn. That's mine. Yours? I got the maps mixed up. I was wondering why this place looks so familiar. You are not fucking serious. A może mi da... Nie, bo to nie jest zakopane. I really didn't mean for that to happen. Mistakes can happen when so much gold is at stake. Let's not waste any time though. Here, this should be the right map. You best go on and try to dig up the... Dobra, zostań sobie tu, ja cię nie chcę. Wezmę sobie cały skarb najwyżej i tyle. No i niby podzielimy się równo. Dobra, pokaż mi to teraz. Po prostu się zastanawiałem nad jedną rzeczą. Tutaj, aha. Nie, bo zastanawiałem się, czy on czasem nie jest tak, że nie zakopał tego skarbu, tylko właśnie to jest ta skrzynia, tylko potrzebujemy klucza czy coś. No ale dobra. Okej, zobaczę w takim razie, co jest tam, tam w skarbie, o ile cokolwiek. Przy okazji może jeszcze jakieś potworki są do wycięcia. Tam coś było, ale on chyba przyszedł do nas. Także większość by była pozabijana. Dziwny dźwięk. Okej, na razie idę dobrze. Nie było, nie dało się chyba wejść do tej wieży, tak mi się wydaje. Co to się tu rusza? No halo. Troszkę straszne. Szkielet. Okej, tutaj. Mógł iść ze mną, bo teraz będę musiał się do niego rzeczywiście może wrócić, jakby tutaj dalej nic nie było. Jeszcze raz zapis, bo ja się boję, że mi to wybuchnie w twarz. Lusterko. O nie, i tu będzie miliard skarbów porozkładanych i będzie jakiś widelec, lusterko, jakieś pierdoły. Tylko nie to, dlaczego mi to robicie? Nie chce mi się tak chodzić, to jest nudne. Inny odcinek jest nudny i dla mnie jest nudne. Teraz mi każą pozbierać cały sprzęt kuchenny, jakoś powie, że jest głupi i umrze albo coś. Nie. Ach, no nic, chodź tutaj, porozmawiajmy. Coś tu leży. To kamień. I found your treasure. And? Don't keep me in suspense. How much gold are we talking about? 1,000? The chest only had a mirror in it. A mirror? That can't be right. You must have found the wrong chest. Why would my father bury a mirror? He told me he hid the greatest treasure anyone has ever seen. It's got to be here somewhere. No to tak, lusterko, patrzy, że to ty, największy skarb. Follow me. Oh, wow. Mój Boże. Sorry za to, ale... be swarming around me. Muszę to zrobić, no. No zawsze to... Jezu, co tam padają te... Okej, tu stąd zaczęliśmy jakby, co? I tutaj będzie ta wieża, ale co jest w tej wieży cholernej? No ten jeden skarb tutaj już wykopałem, ale miałem mapę skąd inąd, więc... Chyba nie powinno być wątów. Jak to tej wieży? Może liany są, ale... W sumie nie sprawdzałem tego pod kątem lian jeszcze. Coś tam musi być, coś tam mogłoby być. No, jeszcze są pająki. A tam jest jakaś skrzynia, to tam chyba nie byłem. Tu do niczego nie prowadzi. Chcesz skarbu, to kup sam. Dobra, no i co, wykopałeś coś? Jeszcze się ściemniło w ogóle. Sargi, uprzywiłem to, bo... My son has failed. He did not know how to honor my legacy. Co to jest? He shall follow me into the underworld. Father, what? No. Aha, no to fajnie. Now you tell me, what is the greatest treasure a man could ever see? Najpierw
przestwór oceanu to tak... Co? Ja chcę złota, a nie zagadek. Jako pirat. On też jest piratem. Może mu go zachwycę. To by było takie oczywiste, on sam, że człowiek jest największym skarbem samego siebie, bo może się, kurczę, uczyć, rozwijać i tak dalej. To mogłoby tak być. A co się stało z Roscoe? Pierwszy, będziesz mi powiedzieć, co się stało z Roscoe. Wysłałem go do świata, gdzie gold nie ma wartości. There he will learn the error. Czyli nie złoto. Okay. But my time here is limited, and I'm being drawn back to my sphere. So tell me what the great. No to nie przestwór oceanu, tak brzmi dziwnie, nie wiem. Myself. Your answer was wise. Okay. The mirror shows our image. And our existence. No, dlatego właśnie to lusterko rzeczywiście. A o co chodziło z widelcem wcześniej? To chyba jakaś taki fake po prostu. I would like to give you this diamond. Let its purity be a symbol during your journey. Farewell, human. Fuck me, what a story. Kostuch, coś powiesz? Właśnie swoją drogą, Kostuch. What do I do with this black heart now? Like I said, show it to a shaman. Only they know how to ease your suffering with it. Until then, keep to było bardzo ważne serce. Hearts. You'll need them. The shamans used a black heart on you. Yes, they used a few of them. I even kept one just in case. You still have one of them. Where? Listen, I may still need it. Come on, where is it? I hid it in a chest. It's a secret location on Takarigua. I'll show it to you on your map. W tym kufrze teraz pewnie rzeczywiście. And here's the key. Dobra. To okej, to sobie też jeszcze zdążymy zrobić, ale najpierw jeszcze te dwa potworki tutaj, jakaś skrzynka. Czemu by nie? O, nawet trzy. Myk. Kurde, spadła. Widzę, walczę. Zabił go? Zabił. No kurczę, pieczone. Pająki są mocne, one się bardzo chowają i to jest denerwujące, bo nie dają tyle doświadczenia potem, co można by było od nich wymagać przez tą obronę. Jezus Maria, spam. 220 tylko, znaczy no 200 powiedzmy, a tam golem miał na przykład 400. W sumie był chyba łatwiejszy do pokonania. Jakaś skrzynka. Najpierw sprawdźmy standardowo prawo-lewo. Ja nie wiem, czemu oni tak robią. Misa do pukania złota. No to w sumie nic. Okej, taki po prostu kuferek. Tu mamy jeszcze to pnącze specjalistyczne, wężowy korzeń. I nie wiem, przejdę się dookoła wieży i pójdziemy po ten solidny kufer Kostucha. I jeżeli to by było już chyba wszystko na tej wyspie, to wydaje mi się, że pozwolę sobie z niej odpłynąć na jakąś inną. Tylko cholera wie na jaką. Pisaliście, że można by było już płynąć normalnie do Kaladery czy Kaladeru, czy jakoś tak, tam gdzie Łowcy Demonów mają siedzibę, żeby jak najszybciej dołączyć do gildii, bo to jakby nie ma takiego znaczenia. Zadania i tak możemy robić wszystkie. Da jeszcze jeden. Myk, dobra, koniec. No dobra, tu się chyba faktycznie nie da jakoś wejść. Ewentualnie tędy. No nie, taka fajna wieża w krzakach i tyle. Lian, nie widzę jakichś takich specjalnych gzymsów czy coś do łapania. Jak coś, to mnie oświetlcie oczywiście w komentarzach. No ale myślę, że tutaj się raczej jakoś za bardzo nie wchodzi. Też takie miejsca, dziwne świecące drzewa, cokolwiek, dobra. Wracając do mapy, dziennika i... Jak ty to zaznaczyłeś? Nie zaznaczyłeś tego. A, to jest to, połowa wartości, okej. Nie, co ja gadam? Sorki, że się tu zgubiłem troszeczkę. Pirackie sojusz, nie. Królestwo Cienia, kryształy, załoga, pył dusz, poszukiwania patii. O, pył dusz dla... no to też możemy dać w końcu. Antigua.
To nie, przecież legendarne przedmioty. Jestem jakiś tępy? Odebrano mi część mojego ducha. No ja rozumiem. I teraz... jestem ślepy. Eksperymenty z czarną magią. Potwierdzić, że kiepska urena, obiecał mi pomóc. Okej, okay. Inkwizytor, Mendoza, pył dusz, to wiem, poszukiwania. Antigua to nie, legendarne przedmioty, Ej, dziwne, no ale dobra, dał mi klucz. Wydaje mi się, że tak czy siak pójdziemy po prostu w to miejsce. Nie wiem, stąd chyba będzie najbliżej. Tam do tej skrzyni i tyle. I to będzie ostateczna już podróż w tym odcinku. Przez most, dobra. Zapis, chodź kostuszku. No, także może tam być to serce, nie wiem. Niby mi miał zaznaczyć na mapie, ale coś albo ja źle ogarnąłem, albo... Możecie też napisać w komentarzach, co tu się stało, bo... Może po prostu tego jakoś mój mózg dobrze nie przetworzył i nie strzeliłem, o co chodzi, ale dobra. Klucz w każdym razie jest. Kufer znaleziony już wcześniej też tam powinien być i teraz już go otworzymy. I zobaczymy. No i dobra, jeszcze niech będzie, że na koniec pójdę sobie do... Na pewno nie tu. Pójdę sobie do Edwarda wymienić ten półdusz na coś, tylko nawet nie doczytałem na co. Może być tędy, ja tutaj gdzieś jakoś sensownie spadnę. Miałeś to ognisko, dobra, jakoś sensownie spadnę jednak. Kostów też sobie jakoś tam myślę da radę. Ej, to ja nie miałem stąd bliżej? Dobra, może i nie. Tu siedział gość. A przypomniało mi się jeszcze jedna rzecz, na przykład usmażenie wszystkiego. Teoretycznie surowe też mogę chyba jeść jako zapas żywności. Albo nie, nie uczyłem się tego. Mógłbym się czegoś takiego nauczyć, co jest chyba bez sensu, bo zawsze można usmażyć jedzenie, a... Nie wiem, chyba że surowe mięso wtedy przywraca więcej, co by było też dziwne. Dobrze, tutaj dalej. Ta skrzynia była gdzieś po lewej stronie, tylko... Nie wiem, czy bliżej wejścia, czy gdzieś zaraz tutaj. No myślę, że to da. Dokładnie, ukryty kufer. Surowe czarne, surowe w ogóle, srebrny kielich, karafka, wino. Kryjówka kostucha, no i znalazłem. I found the old chest. And there really was a black heart in there. Yes. It's been a while since I put it there. I hope it's still fresh. Anyway, I hope it'll help you. No i git. Zarąbiście. I już 4000 chwały, tak w ogóle. Można by tutaj coś sobie powiększyć, na przykład wpływ. Albo poczekać i jeszcze coś tam ulepszyć, lepszego, że tak powiem. Dobra, wracamy na statek, bo więcej tutaj chyba już nie ma. Idziemy do Edwarda. Proszę, półdusz zamiast za odrobinę człowieczeństwa. Co to znaczy? Soul dust for humanity. Good. And keep still. A, dusza po prostu, plus 2. To ja nie wiem, czy to chcę. Right. Dostałem... You become a little more human. How did you do that? That's my secret. As long as I sail under your flag, we can trade in soul dust. No dobra, w sumie spoko. W sumie spoko. Tej duszy, no nie wiem, jeszcze mi napiszcie, jest 72 już w tym momencie. Jeszcze mi napiszcie, czy jest rzeczywiście sens robić sobie tego na przykład na stówę. Czy rzeczywiście ktoś ode mnie odejdzie, jeżeli będę miał za dużo, albo za mało w przyszłości, albo coś. To jest sekcja komentarzy, jak zwykle zostawiona dla was. Tak samo zostawcie coś po sobie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, może w niedzielę, czyli jutro, czyli pojutrze dla mnie, a dla was jutro. Ale nie wiem w sumie teraz, czy nagram ten odcinek, bo muszę jeszcze jedną rzecz na pewno nagrać, która wejdzie, która weszła wczoraj, już ją widzieliście, jeżeli rzeczywiście zdążymy ją nagrać, więc zobaczymy, jak to będzie. Piszcie komentarze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.